to są niesamowite przeżycie. Po prostu trzeba być, przeżyć, widzieć, no i widzieć te tłumy. Ja chodzę z żoną, a żona chodzi w maju ze mną, także jesteśmy dwa razy w roku. Jest to ważne na tyle, żeby może nie na tyle, ale żeby po prostu podziękować za całokształt, za rok. Wszystkie tu przyjechałyśmy, żeby pomodlić się, właśnie wyprosić łaski, podziękować akurat tutaj właśnie u rogu właśnie tej Matki Boskiej. I dopiero się dzisiaj dowiedziałam, że to jest Matka Boska Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Bardzo się cieszę. Każda taka pielgrzymka to nie tylko duchowe przeżycie, ale jeszcze czegoś można się dowiedzieć. Za każdym razem inna, a teraz właśnie za córki, bo one są już dwie mężatki. No jedna ma rok, druga ma już 5 lat po ślubie, także modlę się za całą. No i w Rudnusie mam pierwszą, bo się urodziła, i także za Wnusie też. Wczoraj byłam w Częstochowie na pierwszej pielgrzymce, dzisiaj tutaj. Także Maria z każdej strony woła, żeby jednak iść.